Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom pośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niewiastę dzielną, któż znajdzie, jej wartość przewyższa perły. Czytamy w Księdze Przysłów. Wprawdzie dzisiaj w pierwszym czytaniu mszalnym słyszeliśmy o dwóch dzielnych mężczyznach, o apostołach Piotrze i Janie, którzy głosili wobec Żydów prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa, będąc Jego żywymi świadkami. To jak dobrze wiemy, historia opisana w Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa przyznaje podstawową, wręcz fundamentalną rolę również niewiastom, kobietom, które były pierwszymi świadkami Jezusa. Historia nie tylko zmartwychwstania Jezusa, ale historia zbawienia opisana w Biblii utkana jest z niewiast dzielnych. Sara, Judyta, Estera, Rachel, Rahab, Rut, Noemi, Elżbieta, Anna. Najdzielniejsza była oczywiście Maryja, która nie zdezerterowała wobec przerastającą ludzką wyobraźnię orędzia, że stanie się matką Syna Bożego, że podejmie się zadania przyjęcia, urodzenia i wychowania Jezusa, Mesjasza. Taką też dzielną niewiastą była Maria Magdalena, o której słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii. Najpierw odniosła najpiękniejsze zwycięstwo nad swoją słabością, a następnie stała się świadkiem i zarazem apostołem zmartwychwstałego Pana. Dzielne niewiasty, drodzy bracia i siostry, pisały i nadal piszą także historię Polski i Polonii. Niektóre znamy z imienia i nazwiska. Inne są anonimowe dla szerszego grona, ale odgrywają niezastąpioną rolę w środowisku, w którym żyją. Kształtując je w duchu wartości patriotycznych i ewangelicznych. Jedną z nich, Karolinę Kaczorowską z domu Marian Polska, dzisiaj żegnamy i honorujemy złożeniem jej prochów w świątyni Opatrzności Bożej przy jej mężu Ryszardzie. Przewodniczącym przy świętej żałobnej w Londynie 4 października ubiegłego roku i rozmawiając z uczestnikami tej uroczystości, najczęściej słyszałem słowo
prawdziwa dama. Myślę, że to nie dziwi nikogo, kto chociaż raz spotkał się z panią Karoliną. Miała w sobie wszystko, co pozytywnego wiąże się z obrazem prawdziwej damy. Piękno duszy i ciała, ujmujący sposób bycia, dostojeństwo połączone z pokorą i wrażliwością. Łączyła w sobie harcerską prostotę ze szlachecką dumą, nie mającą jednak nic wspólnego z wyniosłością. Gdyby żyła w czasach Malczewskiego, mogłaby posłużyć mu jako muza do obrazu Polonia, na którym malarz przedstawił Polskę w postaci kobiety, która pomimo tragicznej przeszłości delikatnie się uśmiecha z poczuciem własnej wartości i szczególną czułością. Tak, to prawda. Życie świętej pamięci Karoliny uosabia los Polski, wyraża jej tragiczne dzieje, a jej śmierć jest symbolicznym zamknięciem kart historii II Rzeczypospolitej. Urodzona w Stanisławowie, na terenie dzisiejszej Ukrainy, wraz z rodziną została zmuszona do opuszczenia rodzinnych stron. Wywieziona w koszmarnych warunkach na Syberię, była świadkiem podczas morderczej drogi i między innymi wyrzucania martwych ciał przez okno wagonu. W sowieckich łagrach doświadczyła głodu, chorób i upokorzenia, rozdzierającego serce bólu, trwogi i tęsknoty za ojcem. Dzieliła los dzieci tułaczy, którzy z Syberii przedostali się do Persji, dzisiejszego Iranu, następnie Ugandy, by osiąść ostatecznie w Anglii. Tu musiała zmagać się ze specyfiką emigracyjnego życia. Pociechą dla niej było oparcie w kochającym mężu i satysfakcja z dobrze wychowanych córek. Oazą stały się dla niej wspólnota rodzinna i parafialna, harcerska i polonijna. Jak to możliwe? Stawiamy sobie dzisiaj pytanie, że osoba, która przeszła przez piekło wojny i syberyjskiego zesłania, miała taki delikatny uśmiech, łagodne spojrzenie, pokój i pogodę ducha. Nie musimy się, moi drodzy bracia i siostry, domyślać. Sama bowiem na to pytanie odpowiedziała. Jedna z sióstr zakonnych, zaintrygowana jej taką godną i niezwykłą postawą, zapytała ją wprost. Skąd pani prezydentowa bierze siłę do przetrwania, do zachowania w sobie tyle radości życia? Usłyszała jasną i jednoznaczną odpowiedź. Z wiary w Boga, z miłości do ojczyzny i z nadziei na powrót do Polski. Świętej pamięci Karoliny trzymała przy życiu najpierw wiara w Boga. Uczyła się jej od matki Rozalii i przekazała ją swoim dzieciom Alicji i Jadwidze. Mogłaby zapewne powtórzyć te same słowa, które zapisała w latach wojennej zawieruchy inna polska emigrantka z Wysp Brytyjskich, Zofia Kossak. W promieniach Eucharystii dusza ludzka osiąga swą pełnię, maksimum życia. Za wszystko radośnie dziękuję, za powodzenie, jak i za niepowodzenie, za zdrowie i za chorobę, za życie i za śmierć. Tylko w obliczu Eucharystii możliwym jest, by Polak nie odsuwał się z nienawiścią i wstrętem odsiepacza z Oświęcimia. By ten stan łaski osiągnąć, a otrzymawszy utrzymać, konieczna jest modlitwa. Dzięki sile duchowej płynącej z wiary w Boga, z obecności na Eucharystii, z modlitwy,
nasza zmarła siostra nie tylko nie utraciła człowieczeństwa, ale wniosła je do szlachetnej i godnej podziwu miary. Świętej pamięci Karolinę trzymała przy życiu także miłość do Polski. Jan Paweł II mówił do młodzieży zgromadzonej na Wałach Jasnogórskich: nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Świętej pamięci Karolina tak właśnie żyła. Tak rozumiała patriotyzm. Sama tylko wiedziała, ile kosztowała ją miłość do ojczyzny, ale nigdy się nie obnosiła ze swoją martyrologią. Natomiast poprzez swoje zaangażowanie w harcerstwie i w działalność polonijną czuwała, by wzbogacić dziedzictwo, któremu na imię Polska, i przekazać je kolejnym pokoleniom rodaków żyjących na brytyjskiej ziemi. Nie była w tym osamotniona. Wręcz przeciwnie. Mogła się angażować dzięki innym i wraz z innymi. Dlatego dzisiaj chylimy czoła z najwyższym uznaniem przed powojenną polską emigracją w Anglii, przed naszymi rodakami, którzy nie dbając o honory i zaszczyty, dochowali wierności hasłu, które nosili z dumą na sztandarach i w swoich sercach. Bóg, honor, ojczyzna. Pogrzeb świętej pamięci Karoliny Kaczorowskiej w świątyni Opatrzności Bożej można uznać za symboliczne uhonorowanie całego powojennego pokolenia Polaków i Polonii Brytyjskiej. Świętej pamięci Karolinę podtrzymywała przy życiu również nadzieja powrotu do ojczyzny. Będąc dzieckiem, usłyszała na Syberii od rosyjskiego żołnierza: jak ucha swego nie zobaczycie, tak i Polski. Inny mówił do jej matki: Marian Polska nie może być. Polszy niet. Sej czas ty napiszesz swoje imię tylko Mariam. Karolina z upływem czasu nie zgasiła w sobie pragnienia powrotu do ojczyzny. Mimo że Stanisławów już inaczej zaczął się nazywać i pozostał poza granicami Polski. Jej marzenie ostatecznie się spełniło. Po długich 50 latach dojmującej tęsknoty i to w sposób przekraczający najśmielsze jej oczekiwania. Towarzyszyła mężowi jako ostatniemu prezydentowi Rzeczypospolitej na uchodźstwie. W wizycie, podczas której mąż przekazał insygnia prezydenckie na znak uznania wolnej i suwerennej Polski. Od tamtej pory często przybywała do Polski, mówiąc: to zawsze będzie mój dom, ojczyzna, moja Polska. Tak oto Pan Bóg wysłuchał jej modlitw, które w swojej treści pewnie niewiele odbiegały od modlitwy poety Kazimierza Wierzyńskiego. Wróć nas do kraju, gdzie nikt ci nie bluźni, jeśli w bezradnej udręce się zbliża do starych proroctw i prędzej czy później losy ojczyzny porówna do krzyża. Dzisiaj do ojczyzny wracają prochy świętej pamięci Karoliny Kaczorowskiej z domu Marian Polska. Ale wiara podpowiada nam, że przekraczając próg śmierci, nasza siostra przekroczyła próg domu miłosiernego Ojca w niebie. Znalazła się w ojczyźnie, do której wszyscy zmierzamy, do której wszyscy zdążamy.
Idźmy zatem, drodzy bracia i siostry, tą drogą, którą wskazuje i na której towarzyszy nam Chrystus zmartwychwstały. Przestańmy niedowierzać, tak jak niedowierzali ci, którzy usłyszeli orędzie o zmartwychwstałym Jezusie z ust dzielnych niewiast, z Marią Magdaleną na czele. Podążajmy śladem dzielnych niewiast, wśród których również znajduje się nasza siostra świętej pamięci Karolina Kaczorowska. Czasy i okoliczności się zmieniają, ale ta droga wciąż pozostaje niezmienna, znaczona miłością, wiarą i nadzieją.